Państwu, nie tylko o tych kredytach, które cały czas mówimy i jeszcze raz powtarzam, dobrze, że to będzie nagrane, sądzę, że się tam taśma nie skończy w odpowiednim momencie. Nigdy w życiu poprzednika nie kopałem za kredyty. Nigdy w życiu. Za co? Jak najbardziej za zlecone prace, które nie zostały zapłacone. Bo wielokrotnie powtarzałem, powtórzę pewnie dzisiaj 2-3 razy, za pracę, którą zleca, czy to Robert Roy, czy gmina, czy ktokolwiek z Państwa, jeżeli jest zlecona praca, ma być zapłacona. Jeżeli nie mam pieniędzy, nie zlecam. Mój poprzednik troszkę inaczej działał. Dlatego chcę przypomnieć, że 4 600 000, podejrzewam, że na dzień dzisiejszy to już troszkę więcej nawet jest, ale trzymajmy się, bo taka kwota cały czas gdzieś padała. 4 600 000 było niezapłaconych zobowiązań. Oprócz kredytu. Zaległe zobowiązania z lat 2012-2014, w 2015 roku wypłaciliśmy 3 300 000. Czy można się cieszyć? Z jednej strony tak, bo to jest duża kwota, z drugiej strony powiem tak, no jeszcze są zobowiązania, które cały czas gmina, rada, moja skromna osoba, staramy się regulować, aby za pracę było zapłacone. Wielokrotnie się zastanawiałem, proszę Państwa, czy ktoś ma większe prawo mówić, ja to zrobię, ten to zlecił, czy ten, kto za to zapłacił. Skąd się, proszę Państwa, wzięły te wymagalne, gdzie od paru ładnych tygodni jeden z portali się pastwi i mówię tak, cały czas stara się pokazać, jak gmina, wójt gminy, przepraszam, nie gmina, tylko wójt gminy, źle gospodaruje, jak jest źle w gminie i w ogóle drama. A no proszę Państwa, w szczególności te 902 tysiące, ale mówię na około 900 tysięcy, wzięły się, jeśli chodzi o szkoły, zaległości to są szkolne. Ja mam tą satysfakcję dzięki Państwu i tutaj wielki szacunek zacznę od radnych i od pracowników. Za to Wam dziękuję, że wiele godzin poświęciliśmy na to, aby starać się wyjść z kryzysu, jeśli chodzi o oświatę. Mam tą satysfakcję, proszę Państwa, że w 2015 roku za wszystkie zlecone, szeroko rozumiane zadania, ani jedno zadanie nie zostało niezapłacone. Wszystkie faktury zostały zapłacone. Czyli z tego wynika, że da się prowadzić tak, aby nie było zadłużenia. No ale pamiętajmy, że są zadłużenia z lat poprzednich, gdzie to mój poprzednik zarządza. Wracając do oświaty, tak jak mówię, gdy pierwszy raz spotkaliśmy się z radnymi, tydzień, dwa, później z opisami, ja już nie mówię o spotkaniach z kierownikami. Otrzymałem wykaz, mówimy o pewności o zadłużeniach w oświacie i te zadłużenia w oświacie były na koniec roku 2014, na grudzień, 1 650 000 zł. Trzeba o tym pamiętać. 1 650 000. Proszę Państwa, pozwoliłem sobie jeździć po wszystkich szkołach, rozmawiać ze wszystkimi nauczycielami. Ja tam nie wspominał o dyrektora, gdzie raz w miesiącu, raz na półtora miesiąca mam spotkanie. Rozmawiać z nauczycielami, z pracownikami administracji, tłumaczyć i zastanawiać się, jak można z tego kryzysu finansowego, z tej zapaści wyjść. Czy na dzień dzisiejszy udało się, proszę Państwa, mogę powiedzieć, że w Waszym imieniu radnych, pracowników gminy, za to odpowiedzialnych swoich, mam tą satysfakcję, że wszystkie zaległe płatności z lat 2012, przypominam wtedy, kto zarządzał, 2013, 2014,
do przysłowiowej kieszeni, czyli te pieniądze, które nauczyciele powinni otrzymać. Średnie urlopowe, odprawy, szeroko rozumiane faktury niepopłacone, na pewno 2012, 2013 to było już w ogóle Mistrzostwo Świata, zostało zapłacone. Mogę tylko powiedzieć jedno i może nie przeprosić, bo nie mam za co przepraszać, ale podziękować nauczycielom za wyrozumiałość, bo zdarzają się sytuacje, a skąd? Bo płacimy zaległości. Że są wyrozumiali na tyle, że jeżeli jest przesunięcie w płatności na liczbówę o 1, 2, czasami nawet o 5, 6 dni, że są wyrozumiali. Że po rozmowach są wyrozumiali, jeśli chodzi o socjalne. Powiem, co myśmy zapłacili, socjalne zaległe w jednym ze sklepów. W dwóch ratach w roku 2015, w styczniu i w marcu. Dlatego, proszę Państwa, no tak, kraje skraje, jak mu materiał ustaje, no budżet jest jaki jest. Jak miałem do wyboru, proszę Państwa, czy zapłacić wymagalne ZUS-y, czy zapłacić do kieszeni pracownikom za pracę, no wybrałem. No wybrałem, jak wybrałem, żeby pracownicy dostali zaległe pieniądze, które powinni dostać. I wyszedł problem. Problem, który wydaje mi się, że jest do rozwiązania, ale no nie rozwiąże się, nie przyjmuje z palców i 900 tysięcy pomniejszone, bo tam są odsetki, powiedzmy 820 tysięcy na ogromne. Może w ciągu miesiąca zapłacimy. Nie ma takich możliwości. Jeszcze raz przypominam, na koniec 2014 roku zaległości w oświacie były 1 650 000. Tego, proszę Państwa, to starajmy się pamiętać. Proszę Państwa, gdyby nie sytuacja w szkolnictwie, jeśli chodzi o wymagalne, praktycznie rzecz biorąc nie byłoby tematu i nie byłoby częściowej negatywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ja powiem tak z czystym sumieniem, ile można było zrobić w 2015 roku, aby gmina rozwijała się, a przed paroma chwilami przeczytałem, o jakich pieniążkach mówimy, zresztą to było publikowane. Przemówił wobec na wszystkie możliwe sposoby. Nie po to, żeby się chwalić, tylko że po to, żeby to czarnowictwo skonfrontować, zobaczyć, tak rzeczywiście jest bardzo, bardzo źle, czy jednak troszkę jest tylko źle. Pamiętajmy, że mamy zaległości, które musimy zapłacić. Czy się nam to podoba, czy nie, a póki tego nie zrobimy, będą problemy finansowe. Jeszcze raz podkreślam, nie mówię tu o bankach kredytowych. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Dziękuję bardzo. Szanowni Radni, otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Radny Krzysztof Gruba, zapraszam. Wysoka Rada, Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, sprawa budżetu została szeroko, Szanowni Państwo, Panie Panowie, przepraszam. Sprawa budżetu została szeroko na komisjach omówiona i sprawa zadłużenia to sprawa, która się ciągnie już przecież nie od tej kadencji, tylko sprawa, jak ja zostałem radnym, to gmina zadłużenia między 12 a 14 milionów złotych, także nie jest to sprawa, która wyrosła jak można powiedzieć grzyby po deszczu, tylko to jest, jeżeli chodzi o odnieść do zadłużenia, to już jestem radnym kadencji, po prostu w drugiej kadencji radnym, są starsi ode mnie radni, są radni, którzy są już po 20 lat radnymi. Dobrze pamiętają, skąd się to wzięło
I czasami jest tak, że trzeba sprawy po prostu ratować kredytem i są to rzeczy normalne. Tym bardziej w obecnym świecie tak skonstruowane, a nikt jeszcze o tym tutaj nie powiedział i to jest ważne, chciałem o tym powiedzieć, że dotacje są tak skonstruowane, że gminy się muszą zadłużać, bo jeżeli jest na przykład różnego rodzaju inwestycje, mamy na przykład 50 na 50, my mamy utrzymać szkoły, mamy utrzymać to, a jeżeli nam przyjdzie, ktoś nam daje 50% na zrealizowanie chodnika czy drogi, to niestety no, musimy się zadłużać, bo jeżeli nam ktoś daje za darmo 1 000 000 zł, to no, niestety też by było z naszej strony brak gospodarności, gdybyśmy tego 2 000 000 nie wzięli i też stąd się to bierze zadłużenie i to zadłużenie takie jest właśnie na dzień dzisiejszy, jakie jest, no musimy się z tym poradzić. Oczywiście ja byłem za uchwaleniem budżetu i udzieleniem absolutorium na komisji, swoje zdanie do dziś nie zmieniam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze jakiś radny Andrzej Ślicha. Na bieżąco ja mam jeszcze takie pytanie do pani skarbnika odnośnie odkupu nieruchomości za 4 miliony. Czy to chodzi o zalew w tej kwocie? Tak, w tej kwocie 4 900 000 jest kwota zalewu i jest jeszcze pozostał nam budyneczek Łapanów, tutaj gdzie są hurtownie, buracze i elektryczna. To nam zostało z poprzedniej umowy, no i zalew. Zalew rozpoczynamy spłatę już pod koniec tego roku i mamy to rozbite na poszczególne lata, tak jak jest w wieloletniej prognozie finansowej. I odkupimy do roku 2024. A jeszcze uzupełniające, jeżeli można, po sprawozdaniu za 2014 tam było 18 milionów, czy w tej kwocie 18 tam już był zalew umieszczony? Nie, te 18 milionów za 2014 to były same kredyty i pożyczki. Natomiast zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów, które otrzymaliśmy dopiero w roku 2015, doliczamy odkup nieruchomości. Natomiast wcześniej nie był on wykazywany jako zadłużenie, natomiast we wszystkich dokumentach był wykazywany jako dochody ze sprzedaży mienia, ale nie był zaliczany. Natomiast na podstawie wyjaśnienia Ministerstwa Finansów zaliczyliśmy to jako tytuł dłużny, ponieważ no, ministerstwo stanęło na stanowisku, że umowy takie podobne do kredytów, pożyczek, czyli takich odkup nieruchomości, winny być zaliczane do kredytów i pożyczek. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja jeszcze mam jedną uwagę odnośnie oświaty, bo pan tutaj wspomniał, że faktycznie gdybyśmy uregulowali te zaległości, te 900 tysięcy, które są wymagane, no to sytuacja w oświacie może byłaby w porządku. No ja tylko przypomnę, że niedawno, żeśmy chyba parę lat temu ponad 200 tysięcy dokładali do najniższych pensji ewentualnie, więc ta sytuacja w oświacie jeszcze nie jest do końca uregulowana, bo musieliśmy te środki ewentualnie dołożyć, więc myślę, że nad oświatą wypada jeszcze się troszeczkę powiedzieć. Do najniższych zobowiązań. Pan Wójt, bardzo proszę. Praca w oświacie i pomysł na uroczenie oświaty, i nawet jeżeli by się taki pojawił, to jest to długofalowa działanie. Dlaczego? Bo w szczególności jeśli chodzi o nauczyciele i pracujących nauczycieli. I póki to jest, niech tak będzie. Tutaj nie możemy dyskutować. Powiem tak, patrząc się na lata poprzednie, sposób zatrudniania, ilość zatrudniania, odbywało się to w mojej ocenie, a wiem co mówię, bez jakiegokolwiek pomysłu. I dlatego na dzień dzisiejszy będziemy długo jeszcze musieli to prostować. Jeżeli dopłacamy 200 tysięcy, tak, dopłacamy. Ale pamiętam lata, gdzie dopłacała rada poprzednia, dużo większe pieniądze. Więc idzie, wydaje mi się, w lepszym kierunku. Ale jeszcze raz powiem, to nie jest możliwość
1994 roku naprawił coś, co długo, długo w mojej ocenie, a pan takie prawo wójt wyprowadzał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Radny Stanisław Krawacki, proszę. Pani przewodnicząca, wysoka rada, panie wójcie, powiem tak. Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło. Pozwolę sobie tutaj zacytować Norwida. Aby oceniać rok budżetowy 2015, trzeba mieć nie tylko to na uwadze, że trzeba było dopłacić pokaźną sumę do szkolnictwa. Trzeba było jeszcze inne zapłacić wynikła w ciągu roku zobowiązania. Trzeba wiedzieć, że wiele zadań do realizacji z 2014 roku nie znalazło pokrycia w planie wydatków i obciążyło plan wydatków w 2015 roku. Trzeba również pamiętać, że wiele zobowiązań planowanych na 2014 przeszło na rok 2015. Także trzeba wziąć pod uwagę wszystkie. Czy dało się i wyciągnąć wniosek, czy dało się inaczej? A widać z oceny, z analizy tego wszystkiego, że nie dało się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Są jeszcze jakieś? Radna Elżbieta Żak, proszę. Pani przewodnicząca, pani burmistrz, szanowni radni, za podsumowanie. Przybrałam się tutaj do wypowiedzi pana Grabowskiego. Gdyby praktycznie nasze zobowiązania dla wcześniejszych ubiegłych, to wtedy mogą być zupełnie inaczej i wydaje mi się, że bardzo trudne decyzje tutaj podjęte kroki w kilku kierunku, żeby to troszkę sprostować. W ogóle opinia negatywna RIO, no, w pewnym stopniu tutaj niestety na tym pod uwagę zostaje wzięte nasze zobowiązania. Gdyby nie to, to wydaje się, że bardzo na pozytywne. Tutaj apeluję do Państwa o udzielenie na pewno absolutorium panu Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma więcej pytań ani wobec tego przechodzimy. Bardzo proszę Szanowni Radni o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Apamów za 2015 rok. Stwierdzam, że na sali obrad jest obecnych 15 radnych. Kto jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Nie. Może ja czytam, bo nie czytam. Przepraszam. Przepraszam. Wysoka Rado, projekt uchwały Rady Gminy dotyczy zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Łapanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 270 ustęp 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Łapanów uchwala, co następuje. Po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Gminy Łapanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Jeszcze raz Szanowni Radni, przepraszam, tutaj jest stwierdzam, że na sali obrad jest niestety 14 radnych. Ale za piwie. Przechodzimy do głosowania, czas na jest bardzo duszno. Kto jest za przyjęciem proponowanej uchwały, Szanowni Radni? Jest minimum wyczyn. Jest 13, jest za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Ogłaszam, że uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łapanów za 2015 rok została przyjęta. Przechodzimy do punktu 5. Tak, tak. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla wójta gminy Łapanów za rok 2015.
Na podstawie artykułu 18 ustawy 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 271 ustawy 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gmina PAN po zapoznaniu się z punkt 1 sprawozdaniem z wykonania budżetu Gmina PAN za 2015 rok B. Sprawozdanie finansowe Gmina PAN za 2015 rok C. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie wykonania budżetu Gmina PAN za 2015 rok 4. Informacja o stanie mienia Gmina PAN oraz 5. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie. Uchwala co następuje. Czyli proszę Państwa, przejdziemy teraz do głosowania. Kto jest za przyjęciem, czyli udziela się. Uchwala co następuje. Udziela się wójtowi Gmina Panów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gmina Panów za rok 2015. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Kto jest z Państwa radnych za przyjęciem? Przepraszam, proszę o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. Bardzo przepraszam się za udzielenie absolutorium wójtowi Gmina Panów. Kto jest za? Dziękuję bardzo. 14. Kto jest przeciw? Nie ma, kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Ogłaszam, że uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta Gmina Panów za rok 2015 została przyjęta. Halo, przepraszam bardzo, czy mógłbym coś powiedzieć? W drodze wyjątku puścimy pana radnego. Szanowny panie wójcie, absolutorium my ci udzielili, bo razem myśmy budżet zrodzili. My dziś nakazali, byś go dopiął i na nie pieniądze nie skąpił. Dziś ci już wierzymy. Nie jak rok temu absolutorium nie udzielili. Więc panie wójcie, dziś wszyscy świętujemy i od ciebie zadośćuczynienia oczekujemy. Może się spotkamy w Alfie na kawie lub może pod dębem na ławie. Wypijemy po jednym sztaganie, poddajemy się tobie, panie. Abyś nam rządził do końca kadencji, byś nigdy nie stracił swojej potencji. Żyj w zgodzie z radnymi, żeby nie byli nigdy bezradnymi. Życzymy ci wszystkiego dobrego, szczęścia, pomyślności i majątku dużego. Życzą radni, nie wszyscy. Szanowni radni, zaproszeni goście, jeszcze raz serdecznie gratulujemy panu wójtowi, ale należą się również podziękowania Wysokiej Radzie, sołtysom i przede wszystkim też pracownikom Urzędu Gminy, bo myśmy pracowali cały rok ciężko. Myślę, że lekko nie będzie, ale jak mówi przysłowie, z pustego i Salomon nie naleje. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie pozostałych uchwał. Bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Wysoka Rado, szanowni zaproszeni goście. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 dotyczy: zwiększa się dochody budżetu gminy Łapanów na rok 2016 o kwotę 515 736 zł. Składa się na to środki dotacji otrzymane od samorządu województwa na tak zwane drogi transportu rolnego do działu 01095 w kwocie 50 tysięcy złotych. Do działu 630 turystyka 18 500 jest to dotacja, którą otrzymamy z Ministerstwa Sportu na realizację nauki pływania nad zalewem dla dzieci. Do działu 750 administracja publiczna
kwota 5000 zł. Są to dochody uzyskane z tytułu podatku VAT od działalności bieżącej urzędu. Do działu 758 różne rozliczenia. Kwota 356 zł jest to dotacja, którą przekazał nam wojewoda jako wyrównanie do zadań zleconych za rok 2015. Oraz do działu oświata i wychowanie 57 480 zł. I tak, do rozdziału 801.01 szkoły podstawowe kwota 29 480 zł jest to odszkodowanie, które otrzymała publiczna szkoła podstawowa z Grabia jeszcze za szkody powodziowe z PZU. Kwota 20 000 zł są to dotacje, które otrzymamy z innych gmin za to, że dzieci z innych gmin uczęszczają do naszych przedszkoli, a równocześnie z naszej gminy też dzieci uczęszczają do innych gmin. I dowożenie uczniów do szkół jest to za zwrot kosztów 8 000 zł za dowóz posiłków w ramach dożywiania uczniów. Do działu 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie dochodów o kwotę 284 400 zł, z czego gospodarka ściekowa i ochrona wód 281 900 zł. 100 000 zł są to wpływy z usług z tego tytułu oraz 181 900 zł. Są to środki, które otrzymaliśmy od gminy Jodłownik. Jak Państwo pamiętacie, w ubiegłym roku realizowaliśmy takie zadanie, dokumentacja dotycząca aglomeracji gmin Łapanów, Jodłownik i Radziechowice. Opracowywaliśmy dokumentację i z tego tytułu otrzymaliśmy zwrot środków. Do gospodarki odpadami, czyli od płatności za śmieci, zwiększamy plan o kwotę 2500 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat tych dochodów. Oraz do działu 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego jest to przyznana dotacja na zadanie modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabiu. Kwota 100 000 zł. Łącznie zwiększenia 515 736 zł. Ponadto chcemy zwiększyć wydatki budżetu gminy Łapanów na rok 2016 o kwotę 361 886 zł. I tak jak po stronie dochodów, kwotę 50 000 przeznaczamy do działu rolnictwo i łowiectwo na drogi transportu rolnego. Jak Państwo pamiętacie, w naszym budżecie również mieliśmy zapisane kwotę 50 000 jako nasz wkład. Stąd na drogach transportu rolnego będziemy mogli wykonać zadanie za kwotę 100 000 zł. 28 000 50 zł. Chcemy zwiększyć wydatki bieżące na drogach gminnych na bieżące naprawy. Kwotę 18 500 do działu turystyka zgodnie z przeznaczeniem na wydatki nad zalewy, między innymi koszty zatrudnienia ratowników w sezonie, aby dzieci uczyły się pływać. Kwotę 5356 zł do działu administracja publiczna. Kwota 356 zł na zadania zlecone, tak jak wyrównał nam wojewoda, natomiast 5 tysięcy na działalność bieżącą urzędu, zgodnie z otrzymanym zwrotem podatku VAT. Kwota 57 480 zł do działu oświata i wychowanie. I tak, kwota 29 480 zł wraca do szkoły podstawowej w Grabiu zgodnie z otrzymanym odszkodowaniem. Kwota 20 000 zł do działu
801, rozdział 801.04 przedszkola na dotacje na zadania bieżące oraz kwota 8 tysięcy do kosztów dołożenia uczniów. Do działu 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska wraca kwota 102 500 zł. Do gospodarki ściekowej i ochrona wód, tak jak po stronie dochodów, tak po stronie wydatków, kwota 500 tysięcy. Do gospodarki odpadami kwota 2500, również na zadania bieżące związane z usuwaniem odpadów. Kwota 100 tysięcy złotych do kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na modernizację budynku Świetlicy Wiejskiej w Grabiu, tak jak była po stronie dochodów dotacja. Różnica pomiędzy tym zwiększeniem dochodów a wydatków jest to kwota 153 850. Ona, jak Państwo pamiętacie, w ubiegłym roku zaciągaliśmy pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i dlatego teraz po otrzymaniu dotacji spłaciliśmy tą pożyczkę i w związku z tym kwota zwiększenia wydatków jest mniejsza, ponieważ spłata pożyczki już została dokonana. Dokonuje się również przeniesień planów wydatków budżetowych na rok 2016 i tak, na wniosek Rady Sołeckiej z Tarnawy przenosi się ze środków wiejskich z działu 600 transport i łączność kwotę 6 tysięcy złotych. Kwotę 1 tysiąc złotych zgodnie z wnioskiem Rady Sołeckiej przeznaczamy do promocji na działalność koła gospodyń wiejskich. 2 tysiące złotych do bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem dla Straży Pożarnej w Tarnawie oraz kwotę 2 tysiące złotych do działu 801 Szkoły Podstawowe na działalność, na pomoc dla Szkoły Podstawowej w Tarnawie i jeszcze 1000 złotych do działu Kultura Fizyczna na pomoc dla Ludowego Zespołu Sportowego. Kwotę 10 tysięcy złotych przenosimy z działu Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska z wydatków majątkowych. Przenosimy do działu 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, ponieważ jest już rozstrzygnięcie przetargu na prace modernizacyjne Świetlicy Wiejskiej w Grabie. I tutaj powinniśmy mieć na to zadanie zabezpieczone kwotę 170 tysięcy złotych. Kwota 100 tysięcy jest już tu zapisana po stronie dochodów i wydatków i w związku z tym przenosimy z wydatków bieżących kwotę 60 tysięcy i 10 z działu 900, aby zapewnić całe finansowanie zadania modernizacja Świetlicy Wiejskiej. I będzie to kwota 170 tysięcy łącznie na to zadanie. I w dziale Kultura Fizyczna chcemy jeszcze kwotę 5130 zł przeznaczyć z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na podgrzewacz wody i całe zadanie, cały montaż tego podgrzewacza w budynku sanitarnym na Wojsku Sportowym w Sobolowie. A ponieważ jest to kwota powyżej 3,5 tysiąca, musi to być zakwalifikowane jako wydatek majątkowy i stąd te propozycje przeniesie. Po tych zmianach dochody budżetu gminy Łapanów na rok 2016 będą wynosić łącznie 35 792 775 zł 3 grosze. W tym dochody bieżące 35 027 475 zł 3 grosze oraz dochody majątkowe 765 300 zł. Natomiast wydatki zamkną się kwotą 36 423 925 zł 3 grosze. W tym wydatki bieżące 34 859 495 zł 3 grosze i wydatki majątkowe 1 564 430 zł. W związku z tym, że 153 850
przeznaczyliśmy na spłatę pożyczki, w związku z tym zmniejsza się deficyt budżetu gminy i będzie on wynosił 631 150 zł. Tutaj może jeszcze podkreślę, że gdyby ktoś porównywał poprzednie uchwały, to mieliśmy mniejszy budżet, ale teraz kwota budżetu nam wzrosła w granicach 3 miliony w związku z wypłatą świadczeń 500+. Tutaj to zwiększenie wprowadza wójt gminy zarządzeniem, jako że jest to dotacja celowa, no ale jakby tak ktoś sobie porównał uchwały, no to po prostu jest wzrost ogólnej kwoty budżetu, dlatego no, też przypominam, że troszeczkę skorzystają mieszkańcy nasze. Czy są jakieś pytania w związku z tą szkołą? Jeżeli nie ma, proszę o przegłosowanie. Przepraszam bardzo, radny Stanisław. Panie Przewodnicząca, Panie Wójcie, przepraszam. Mam takie pytanie, Panie Przewodniczący, to się zmniejsza się o 600 tysięcy deficyt, nie? Nie. O 153 800. Zmniejsza się. No. Zmniejsza się. Zmniejsza się. Zmniejsza, tak. Zmniejsza, no. Dziękuję bardzo. Proszę o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. Stwierdzam, że na sali obrad obecnie jest 15 radnych. Kto jest za przyjęcie proponowanej uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie ma, kto się wstrzymał również. Ogłaszam, że uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok nr 13 łamane przez 82 łamane przez 15 Rady Gminy Opatów z dnia 29 dnia 2015 roku została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Bardzo proszę Pani Skarbnik. Wysoka Rado, projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczy tych wprowadzonych, których przed chwileczką przedstawiłam w uchwale budżetowej zmian. To znaczy tak, w prognozie zmieniają się nam kwoty na rok 2016, jeżeli chodzi o dochody, o wydatki, o wynik finansowy i o tą wprowadzoną spłatę pożyczki. Także te zmiany, które wynikają z poprzedniej podjętej uchwały budżetowej, naniesione są do wieloletniej prognozy finansowej. Jeżeli chodzi o przedsięwzięcia, nic nie ulega zmianie, jedynie jest ta zmiana dotycząca roku 2016. Jednocześnie do wieloletniej prognozy finansowej zostało wpisane jako wykonanie roku 2015 już dane z wykonania budżetu wynikające ze sprawozdań, a dotychczas były to planowane wykonanie. A teraz jest naniesione już wykonanie według sprawozdań i rok 2016 dostosowany do uchwały budżetowej. Dziękuję bardzo. Kto jest z Państwa? Pytania jakieś? W związku z tym, jeżeli nie ma, proszę o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. Stwierdzam, że na sali obrad jest obecnie 14 radnych. Kto jest z Państwa za przyjęciem proponowanej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał również? Ogłaszam, że uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta. Przechodzimy do następnego punktu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Projekt uchwały przedstawi Pani Skarbnik Barbara Morena. Wysoka Rado, projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Rada Gminy, uchwalając budżet na rok 2016, zaplanowała zaciągnięcie kredytu długoterminowego i teraz chcemy podjąć uchwałę dotyczącą zaciągnięcia tego kredytu. I uchwała brzmi: postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 2 500 000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie gminy na 2016 rok oraz spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów. Kredyt zostanie zaciągnięty w drugim półroczu 2016 roku. Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych gminy w latach 2018-2026. Jako zabezpieczenie kredytu wskazujemy weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Łapanów i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak jak powiedziałam, w
ten kredyt został już zaplanowany w uchwale budżetowej na rok 2016 przyjęty. Może jeszcze tutaj, żeby tak wyjaśnić, że nasze kredyty i pożyczki, tak jak czytaliśmy w sprawozdaniu, na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły 22 498 850 zł. Były to kredyty, które zaciągane były w latach 2009-2015. I zgodnie z zawartymi umowami będą one spłacane w poszczególnych latach. Tutaj już w roku 2016 spłaciliśmy część kredytów i pożyczek. I tak, spłaciliśmy pożyczkę do MWTD w kwocie 1 000 000 zł, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 153 850 zł, do Banku Spółdzielczego Skawina 1 200 000 i do Krakowskiego Banku Spółdzielczego Oddziału Panów kwotę 150 000 zł. Także my tu nie zwiększamy kwoty zadłużenia. Kwota zadłużenia zgodnie z prognozą ona się stopniowo zmniejsza. Natomiast na zaplanowane zadania na rok 2016 jest przeznaczony ten kredyt oraz na spłatę następnych rat kredytów długoterminowych. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Radny Stanisław Szybki. Pani Kamil, wiemy już w jakim banku i na ile proszę? Nie, ponieważ my w tej chwili po podjęciu uchwały ogłaszamy przetarg i dopiero zobaczymy, jakie oferty otrzymamy i Państwa poinformujemy. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania jeszcze? Radny Kaczmarczyk, proszę. Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Szanowni Radni, znając tu nasze media i społeczność, zaraz będzie, że Rada podjęła następny kredyt, ale zaznaczam, to jest pierwszy nasz kredyt w tym roku. I praktycznie, tak jak Pani Skarbnik przedstawiła, praktycznie tyle bierzemy kredytu, co żeśmy spłacili, a kredyt ten, trzeba jeszcze raz podkreślić mocno, był zaplanowany w budżecie. Także, żeby tłumaczyć, że nie bierzemy następnego kredytu, jak już było powiedziane kiedyś, że już Rada wzięła kredyt, tylko to jest nasz pierwszy, który był rzeczywiście zaplanowany. Dziękuję. Zaznaczam Pani Radny, że nie wszystko jest w portalach umieszczone. Zapraszam Pan Kluba, proszę bardzo. Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Szanowni Goście, Panie Panowie Radni, Panie Panowie Sołtysi. Ta sprawa została szeroko omówiona na komisjach, z tego co pamiętam, w grudniu zeszłego roku. I myśmy tam jednogłośnie uzgodnili, że kredyt musimy wziąć, żeby dopiąć budżet 2016. I sprawa nie podlega dyskusji, skorzystam z mediów. Nie czepmy piany, tylko głosujmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, bardzo proszę o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. Stwierdzam, że na sali obrad obecnych jest 14 radnych. Kto jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Dziękuję bardzo. 13 osób. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Ogłaszam, że uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została przyjęta. Przejdziemy do następnego punktu. Ja poproszę może Pana Kierownika tutaj do nas, bo tu będą uchwały, które będzie Pan tak stopniowo referował. W sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmina Panu. Bardzo proszę Panu Kierownika. Myśmy to, co prawda te uchwały omawiali na komisjach, ale są Państwo sołtysi, więc bardzo proszę, żeby Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Projekty pięciu kolejnych uchwał w zasadzie dotyczą jednej tematyki. Chodzi o utrzymanie czystości na terenie gminy Łapanów. Nie są to rzeczy całkiem nowe, gdyż uchwały w tych sprawach były podejmowane przez Wysoką Radę w latach 2013, 2014 i 2015. Lecz ustawa o utrzymaniu czystości w gminach no też ulegała korektom, zmianom i jedna z ostatnich zmian w ustawie, w artykule 11, która weszła w życie od 1 lutego 2015 roku, zobowiązuje Rady Gminy
do tego, aby te wszystkie uchwały Rady Gminy, które były podjęte przed tą datą, czyli przed 1 luty 2015, były podjęte ponownie, gdyż one z mocy tego artykułu ustawy tracą swoją moc z dniem 30 lipca bieżącego roku. I w związku z tym, no, po prostu zostały przygotowane praktycznie te same wersje w tych samych, powiedzmy, ilościach artykułów i tak dalej, ale no, muszą być podjęte ponownie przez Wysoką Radę. I tutaj, jeżeli chodzi o te wszystkie projekty 5 uchwał Rady Gminy, nie ma istotnych zmian, czyli zachowujemy praktycznie te same warunki, które były już raz uchwalone przez Wysoką Radę. Takie małe, tylko były kosmetyczne poprawki, no, które po to wynikały na przykład ze zmiany wzoru deklaracji, gdyż w tej chwili będziemy w deklaracji jeszcze wydjęta pozycja, gdzie będzie się podawało numer PESEL, żeby było łatwiej na tą osobę zidentyfikować, jeśli chodzi o egzekucję. Nastąpiły też zmiany dotyczące inkasentów, bo ponieważ wybory są okresu, tam powstało, czy przybyło na kilka nowych osób, dlatego też trzeba to było uaktualnić. Wiadomo też, że zmieniały się w międzyczasie stawki opłaty od mieszkańców za odbiór odpadów, bo pierwotnie były 3 grupy, później zostały 4 grupy tychże opłat. Zmieniły się też terminy płatności, jakie ponoszą mieszkańcy, bo pierwotnie było to tak, że były to terminy płatności podatku rolnego i od nieruchomości, a obecnie po tych zmianach terminy wiążące, czyli obowiązujące, jeśli chodzi o opłatę za gospodarowanie odpadami, no to są 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia, bo dla każdej kwartał. Znaczy, jeżeli to Państwo, nie ma tu jakichś istotnych zmian, są to te same uchwały, tylko w nowej wersji, z nowym numerem, z nową datą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To są jakieś pytania do pana kierownika? Jeżeli nie ma, szanowni radni, przepraszam, pani kierowniku, czyli będą od nowa umowy zawierane w każdym mieszkańcu? Nie. Wszystkie deklaracje, te co były złożone dalej, są wiążące, z tym, że nowe, jak to są deklaracje czy zmiany, to wtedy będzie się wpisywało numer PESEL do tej deklaracji i ewentualnie jeszcze numer telefonu kontaktowego. Stare obowiązują na chęć. Dziękuję bardzo. Uchwała jest 5, a więc po kolei trzeba. Proszę o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji. Kto jest z Państwa radnych za przyjęciem tej uchwały? Mamy 13 radnych, 13 radnych. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję bardzo. Ogłaszam, że uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji. Ogłaszam, że uchwała w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy została przyjęta. Przechodzimy do następnego w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji. Bardzo proszę. To się nie zmieniło. Wobec tego przechodzimy, szanowni radni, do głosowania. Obecnych na sali obrad jest 13 radnych. Kto jest z Państwa radnych za przyjęciem tej uchwały? 13. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Również ogłaszam, że uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu miejsca składania deklaracji została przyjęta. Przechodzimy do następnej uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Tutaj jeszcze jedno słóweczko. Tutaj się wzięła tylko zmiana taka mała też, bo pierwotnie obszar całej gminy, jeśli chodzi o odbiór odpadów, był przyjęty pierwszy i trzeci poniedziałek. Ponieważ pozostała podzielona gmina na dwa obszary, północny i południowy, czyli obszar południowy jest odbierany w pierwszy i trzeci poniedziałek, a
obszar północnej gminy w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania? Jeżeli nie, przejdziemy do głosowania. Kto jest z Państwa radnym za przyjęcie tej uchwały? Dziękuję bardzo. 13 za, kto jest przeciw? 13 radnych. 13 radnych. Nie ma albo i... No to 13. Aha. Kto jest przeciw? Nie ma, kto się wstrzymał? Wszystkich jest 15. No, no. Dziękuję bardzo. Ogłaszam, że uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie tych odpadów została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnej uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opóźnienia zbiorników bezodpływowych. Tutaj jeszcze nie można, jeszcze zrobię słóweczko. Te górne stawki opłat dotyczą przede wszystkim tych sytuacji, gdzie mieszkańcy bądź powiedzmy podmioty gospodarcze pozostawiają indywidualne umowy, a więc wtedy firmy obsługujące nasz teren po prostu nie mogą tych stawek stawiać wyższych niż uchwały przyjęte. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania w związku z tą uchwałą? Jeżeli nie ma, kto jest z Państwa za przyjęcie proponowanej uchwały? Jest nas 14 na sali obecnych. Dziękuję bardzo. 14 za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Również dziękuję bardzo. Ogłaszam, że uchwała w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opóźnienia zbiorników bezodpływowych została przyjęta. Następna uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości, trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. O tym już mówiłem, panie tak, zostało ten temat już omówiony. Szanowni radni, przechodzimy do głosowania. Kto jest z Państwa radny za przyjęciem tej uchwały? 14, dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie ma, kto się wstrzymał również. Ogłaszam, że uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości, trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta. Szanowni Państwo, 10 minut przerwy ogłaszam. Tak, to jeszcze mówię jeszcze momencie. Bardzo proszę. Jeszcze odnośnie tego odpad komunalny. Jak jest z tymi osobami? Bo tak, w jednym domu mieszka jedna rodzina, w jednym domu mieszka parę rodzin. Jak to jest wzięte pod uwagę? Czy płacimy od rodziny? Płacimy od numeru. No, jest 4 osoby i więcej, tak? Ale czasami jest rodzin parę w domu, nie? Czyli są domy i tutaj jest... Czy płacimy od numeru domu ilość osób, czy od rodziny? To tu jest jeszcze na kwestię. Regulamin utrzymania czystości w gminie został przyjęty już jako pierwsza uchwała dzisiaj. I jest tam pojęcie gospodarstwo domowe. I jeżeli powiedzmy w danym budynku mieszkalnym mieszka powiedzmy kilka pokoleń, ale tworzą one jakby jedno gospodarstwo domowe, to ponoszą jedną opłatę. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, ogłaszam 10-minutową przerwę. Jak w deklaracji założyli...